Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Ghost of Tsushima. Jesteśmy, można powiedzieć, w więzieniu, ponieważ w poprzednim odcinku zostaliśmy uwięzieni z tego tytułu, że sprzeciwiliśmy się rozkazom pana Shimury, który chciał odbudować most i zaatakować, że tak powiem, frontalnie od przodu, całkiem tak na widoku, kompletnie odsłonięty, a my się zakradliśmy do twierdzy, otruliśmy tam tych wszystkich Mongołów, którzy tam byli. No i to się Shimurze nie spodobało, uwięził nas. Na szczęście jest tutaj Kenji. Nie mam żadnej broni. Na szczęście jest tutaj Kenji, który odciągnął strażników, no i mamy się ewakuować. Zadanie w ogóle tak pokażę, żeby nie było. Zadanie brzmi honor i popiół. No i tak to właśnie wygląda. Trzeba wiać, więc wiejemy. Wyjdź z budynku, tylko pytanie, którędy? Wyjdziemy chyba tędy. Będzie bezpieczniej. Ucieknij. No to nie będzie łatwe. Trzeba na górę. Trzeba po dachach. Innego wyjścia nie ma. Jest bezpiecznie? Oby tak było. Zabił ich w taki sposób. To nie człowiek. Pytanie, którędy ja mam uciekać? Tu niespecjalnie jest jak, no bo co mi da włas na dachu? Coś tu słyszałem. Chodźmy. No właśnie, kurde. Jakie to jest irytujące, że ta postać momentami sobie robi sama co chce. Ja chciałem zejść i się schować, a on mi zaczął tańczyć po tej stercie. Nie wiem, co to tam było, ale zaczął mi po tym tańczyć. No i jak panom smakuje sake? Wystarczająco, bym zapomniał zapach płonących mongołów. Wieść niesie, że wieczorem ma wygłosić mowę To przy może górze tędy. baronów. Bo po Jest dachu bezpiecznie? ciężko. Oby tak było. Ciężko było po dachu. Zabił ich w taki Tutaj. sposób. O, może To tutaj? nie człowiek. Co to, Juna? Nie, już myślałem. A Juna! Tyś jest duch. Zachowaj ciszę, proszę. Przed tobą jest uszkodzony fragment ogrodzenia, panie. Tamtędy się dostaniesz. Dziękuję. Nie martw się. Jesteśmy z tobą. Nie, to nie jest Juna, ale. Ale niech będzie. Nie spędziłem tygodnia na łódce, żeby tu teraz stać. No i ja bardzo fajnie, tylko kurna jak. Chyba tu pod spodem. Chyba tędy trzeba. Tu po bokach nic nie widzę, więc teoretycznie można się tędy wydostać. Ale się schowaj trochę, ja pierniczę. Chyba tutaj. Miał do dyspozycji potęgę pięciu klanów i stracił ją w jednej bitwie. No i gdzie? Nie poszczęściło, ale później wiele zrobił. I gdzie teraz? Dzięki grupce chłopów, Tędy tak? paru wojownikom i krnąbrom Oj, oj, oj! bratankowi, Ktoś tu mnie pan chciał Shimura zobaczyć. rzeczywiście osiągnął bardzo dużo, a miał naprawdę niewiele. Ale ponosi coraz więcej porażek. Tędy nie damy rady. Tędy też nie damy A rady. pan Sakai stanął. Okej, czyli tak trochę frontalnie, że tak powiem. Oni mają mnie nie zauważyć. Dobra. Pan Sakai uciekł! Przeszukać teren! Znaleźć go! Mam pomóc w poszukiwaniach, panie? Dobra. Może tym razem górą. Tak, tym razem górą. Dobrze, tutaj po linach. No, wejdźże na tą linę. Fajnie, taka w Ktoś tu widział? ogóle Mógł uciec na północ. opcja Wypalaj na ala. chłopów. Reszta, niech strzeże bramy. No. Taka opcja a la Assassin's Creed, no nie? Że po linach można chodzić. Dobra, złaź mi tu na dół. Zapasy możemy zebrać. Skoro się jakieś zapasy napatoczyły, to je zbierzemy. Cześć, Kuniu. Jako Nobu, tak? No patrz, i teraz nie przejdę, nie ruszę się? Spokojnie, to ja.
Aj nie, jaj, koń uszkodzony. Koń padnie. Musimy dotrzeć do kin. Juna na nas czeka. Koń padnie, kurde. A co to, kurde, zima? Zima przyszła? Co to jest? Znienacka zima przyszła. No bez jaj. Koniu. Koniu. Przepraszam, że cię nie ochroniłem. Dobra, zaczynamy akt trzeci. Wygląda, że będzie to decydująca rozgrywka. Grób wiernego przyjaciela. Czyli, że gdzie? To tutaj, tak? Moment, jest jakieś trofeum, żeby zagrać gniew burzy na grobie przyjaciela. Dzienniki, techniki... Moment. Tutaj nie, postawy nie. Opcje, dźwięk, obraz... A gdzie są, jest... Ustawienia fletu, kurżer zapiał, no. No bo jest trofeum za to. Idź naprzód i spotkaj się z Juną. O rany boskie. Mongołowie. Juna. Wszyscy... Będzie tu na mapie? Moment, bo ten... Dobra. Coś tu... Jest szansa, że Juna żyje. Coś tu on mówił, ale nie... że Juna jest przy świętym drzewie. Żadnej broni. Muszę się kryć. Za dużo gadam i nie słyszę, co on mówi. Pozostań w ukryciu. Serio? No tak, bo ja nie mam żadnej broni, nie mam nic. Nie mam nic kompletnie. Nadchodzi burza. Muszę szybko znaleźć Junę. Dobra, tu się chowamy. Oj, niedobrze. Nie, dobrze. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.
No i jak ja mam się tam dalej przedostać teraz? No tam nie ma możliwości. Chociaż może tamtędy? A może tu jakoś dookoła? Może tu się jakoś da. No, kucaj. Dobra, tutaj w trawę. Byle szybko w trawę. Dobra, tędy można. Musieli ich tutaj spędzić. Kontynuuj badanie okolicy. Podnoś się, Jin. Bo tu robota czeka. Tutaj ktoś jest? Nie, tu nikogo nie ma. Więc można w miarę spokojnie zejść. Z jego ust ciekła krew. Czuję zapach. Co jadu? Mongołowie nauczyli się robić trucizny. Teraz używają ich przeciw nam. Mukus! Bartarni! Otruli mnie! Mogę zgubić ich w czasie burzy. Nie wiem, czy ja dobrze robię, ale gdzieś trzeba iść. Pewnie spadnę z mostu do rzeki. Albo nie spadnę, ale jest coraz gorzej. No dalej, głupi koniu. Juna. Juna, czy to ty? Ale się dzieje. Myślałam, że się nie obudzisz. Mało brakowało. Mongołowie użyli mojej trucizny. Jak ją zdobyli? Nie wiem. Ale potrafią sami ją uważyć. Sprawdzili ją na mieszkańcach Kin. Zanim spalili miasto, widziałam ludzi leżących w kałużach krwi. Pozostało tylko jedno. Zabić Kodunhana. Prowadzi swoją armię do twierdzy na wybrzeżu, do Izumi. Musimy założyć obóz w pobliżu. Zobaczę co i jak. W skrzyni masz rynsztunek. Gdy będziesz gotowy, przybądź do wieży. Dobra. Czyli w miarę żyjemy, tak? Najpierw się rozejrzę. Bo później jak założę strój, to już może... Mogę nie mieć możliwości, żeby tu się porozglądać. Na górze coś tamten? Nie, na górze nic nie ma. Dobra. Zbieramy nasz strój. Muszę znaleźć Junę. Dobra. Spotkaj się z Juną na wieży obserwacyjnej. Strzała. Strzała? O co tu chodzi? Skąd, jaka, że dlaczego strzała? Moment.
No tak, bo w sumie. Okej, bo zdobyłem. Zebrałem mój ekwipunek. I zapewne chodzi o uzupełnienie wszystkiego po kolei. 10 strzał. O, to nie jest źle, bo miałem chyba tylko z 5. 10. Tu pewnie można będzie później jeszcze się. Pewnie będzie można, bo w końcu to jest otwarta mapa, tak? Więc pewnie będzie można się tu rozejrzeć. Co to za flaga jakaś, chorągiew? Chyba mam lepszą kryjówkę. Pytanie, czy mamy inne stroje? Są kolekcje. Aktywności, artefakty, świerszcze. Aby wybrać, którą możesz z menu akcesoriów. Akcesoria? Sprzęt. A tutaj są akcesoria. Flet, lament burzy, dobrze. Spójrz w stronę góry. Przyjrzyj się okolicy. Dobrze, czyli teraz będzie można zagrać na grobie przyjaciela. Lament burzy i będzie trofeum. Rozglądamy się. Miałem się w ogóle rozejrzeć. Kryjówka, gdzieś w górach. W sprzęcie. I zapomniałem. Pagoda Jogaku. Łatwo będzie jej bronić i pozwoli na zaatakowanie twierdzy Hana. Jest tylko jeden szkopuł. Mongołowie ją zajęli. To możemy naprawić. Weźmy konie. No dobrze, tu się w miarę udało. Weźmy konie. Gdzie do stajni? Gdy uciekałem, straż zamku zaczęła strzelać. Zabili Nobu. Przykro mi. Te konie muszą teraz wystarczyć. Dobra. Później będziemy zbierali więcej. Na razie lecimy, żeby się przedostać. A tu chyba nikogo nie ma, nie? To ja nie wiem, czemu ja się chowam. Oto stajnia. To bierzemy, co popadnie, tak? Ej, coś tu było? Chorągwie Sashimono. Ej, no to zejdź mi. Jest chorągiew. To chorągiew trzeba brać. Chorągiew trzeba brać. Zawsze się przydaje. Dobra, Juna, gdzie ty żeś je? Tutaj. Drepcimy. Drepcimy zatem. Czy to ludzie z Kin? Nie wiem. Mongołowie spalili wiele wiosek. Gdybyśmy skupili się na wrogu, zamiast walczyć przeciw sobie. Dlaczego poddałeś się wujowi? Gdybym tego nie zrobił, podążający za mną ludzie zaatakowaliby samurajów i pana Shimurę. To byłaby istna rzeź. Tego właśnie chciałby Han. Twój wuj zatańczył tak, jak mu zagrał. Wszystko go przytłoczyło. Najazd Mongołów, ja, służba szogunowi. Wygramy tylko, jeśli będziemy walczyć razem. Shimura postąpił jak głupiec. Chciał, abym był jego synem. Zrujnowałem jego marzenia. Zrobiłeś, co należało. To wcale nie poprawia naszej sytuacji. Powiedz to tym, których ocaliłeś. Jeśli zabijemy Hana i przepędzimy Mongołów, może twój wuj ci wybaczy. No, zobaczymy. Gdy byłem dzieckiem, Shimura stał się moim ojcem, mistrzem i całym światem. Nigdy nie chciałem go zawieść. Oby udało się zasklepić tę ranę. Co by się nie działo, jego przebaczenie nie zmieni tego, kim jestem. Uważa, że cię zdeprawowało. Dokonałem własnych wyborów. Kosztowały mnie wiele, ale nic bym nie zmienił. Nawet jeśli szogun uzna mnie za zdrajcę. Jesteśmy blisko świątyni Jogaku. Na jeziorze jest obóz rybacki. Możemy z niego przyjrzeć się świątyni. Zostawmy tu konie. Dalej pójdziemy pieszo. Okej, to prowadź, Juna, bo ja nie wiem, o co chodzi.
Las jest tu gęsty, będzie dobrym schronieniem. I dla nas, i dla Mongołów. Bezpieczniej byłoby pójść do świątyni po otwartym polu. Albo po jeziorze. No dobra, rozglądamy się. Mają więźniów. Zamarzną na śmierć. Uwolnimy ich, oczyścimy wioskę rybacką, a potem świątynię. Salwa sygnałowa. Powiadomi świątynię o ataku. Zbliższym do obozu rybackiego na wodzie, na lodzie. Ale jak, na którym, gdzie, na jakim lodzie, o co chodzi? Dobra, tu trzeba chłopaków po kolei ciachać. Negium Harsinta. Oj, i jest. No, halo? No, patrz no! No patrz, kurwa mać! Przecież to jest niepojęta rzecz, no! Żeby on się... zastanawia, co ma ze sobą zrobić! Jakie to jest wkurwiające! Stanie na brzegu i on... I teraz szedł, a przedtem nie. Kurwa, Juna! Jeszcze ktoś? Szlak by to jasne trafił. Ta gra ma naprawdę swoje irytujące momenty i jednym z takich rzeczy jest to, że jak moja postać dotrze do krawędzi jakiejś, teraz elegancko schodzi, a przedtem w trakcie walki na pomoście zatrzymał na pomoście i nie chciał się ruszyć. Tańczył gdzieś kurna po bokach. Proszę, teraz elegancko schodzi. A w trakcie walki stanął na brzegu, na krawędzi pomostu i nie chciał się ruszyć. Jak go sterowałem do przodu, to on szedł w bok. No to są tak cholernie irytujące rzeczy, to się w głowie nie mieści. Tu coś jeszcze przed namiotem było. Klejąca bomba. Dobrze, zbieramy, bo ja nie wiem, w jakiej ilości cokolwiek mamy. Tak nie za wiele mamy czegokolwiek. Muszę się rozejrzeć tu po okolicy. Może uda się jeszcze coś zebrać, jakieś rzeczy. Zamarznąć na śmierć. Potworne. No. O rany boskie. Stal jak najbardziej. No patrz, przecież... Kunaj i coś tu jeszcze było. Bomba dymna. Nie wiem, to już chyba wszystko teraz. Tu jeszcze jakaś chatka. Chatka pcha... No co to kurde jest, że tu nie ma wejścia?
Dobra, idziemy uwolnić tych widaków. Mieszkańców. Zapasy zbieramy. Czego się, Juna, chowasz i tylko przeszkadzasz mi, kręcisz się po nogami jak gówno w przerębli. Dlaczego to robicie? Cicho. Proszę, zbieram. Córka mnie potrzebuje. Skoro pan Shimura... Daj, mam chorą córkę. To i ja. Mieliśmy zarobić się na śmierć. Jesteście wolni. To chyba już wszyscy. Świątynia ma lepsze umocnienia. Nie zdobędziemy jej. Zobaczmy, z czym się mierzymy. Przygotuj plan ataku. Serio? No patrz i... Wybuchowe beczki na lądzie. Możemy to wykorzystać. Łucznicy strzegą jeziora. Zobaczą nas. Wystrzelają. Zwabmy ich do nas. Jak? Użyjmy działa sygnałowego. Zwabimy ich na lód. A potem się rozprawimy. Uważaj. O. Ja ich wywabię. Dobra. Odpal działo sygnałowe. Odpalimy działo. To będzie można właśnie strzelić w te beczki wybuchowe i się wszystko zapali. Wybuchnie znaczy, czyli w sensie. Tu jeszcze strzały. Zbieramy. Zawsze to coś. To ich przyciągnie. Wracam do Juny. Podziałał. Są na lodzie. Do dzieła. Chodźcie, chłopaki, chodźcie. Trochę bliżej. Bardzo ładnie. Większość padła. Resztę można pokonać. Zostało 3-4. Ruszajmy do pagody. Dobra, udało się. Zbieramy zapasy. Zbadaj teren świątyni. Lód lodem, ale może coś, co można po nich pozbierać. Dobrej zapasy. Zawsze coś można później za nie kupić. Dobra, lecimy zatem tutaj. Ładnie poszło, że tak powiem, z tymi beczkami na lodzie. Świątynia Jogaku, niech... Zaplanować atak. Wodospad zamarzł. Możemy się po nim wspiąć i wejść od tyłu. Znajdź zamarznięty wodospad, serio? Jest po prawej stronie. Dobra, nie rozglądamy się, bo nie ma czasu. Najwyżej później, poza nagraniem sobie... Śmignę po tych budynkach i się uzupełnię. Strzały max, zapasy, bomba dymna. Nie, to trzeba po cichaczu. Tylko Wataszka i jego straż. Załatwię go, a reszta ucieknie. Serio? O, ale dobre to było! Kto jeszcze? Ej, co tu mi się? Łoszu!
No przecież... Jeszcze chcesz coś? Tutaj coś jeszcze. Ocal jeńców, coś tam, coś tam. Dobra. Już po wszystkim. Jesteście bezpieczni. Myśleliśmy, że zginiemy w niewoli. Już was nie skrzywdzą. Juna. Teraz, gdzie ty żeś jest? Tutaj coś jeszcze się błyszczy. O, kunaj się udało odzyskać. Żadnych Mongołów, solidne mury. Będziemy tu bezpieczni. Hej. Twój wuj wybrał własną drogę. A ja wybrałem swoją. Han studiował taktykę Shimury. Wie, jak pokonać armię samurajów. Nie wie jednak, jak bronić się przed nami. Poczuje nasz gniew. Za takę. Za wszystkich. Okej, koniec zadania. Się udało. Spójrzmy. Nie, tak chciałem zadanie. No dobra. Będziemy coś tam działali. Będziemy coś działali. Nowy dar. Dar gdzieś tu, tu gdzieś jest ołtarz darów. Dobra. Tutaj. Zaraz, później. Później, kochana. Witaj, panie. Witaj, koleżanko. Zadanie poboczne jakieś. Spójrzmy, tak przy okazji, z ciekawości. Godna Hana. Okej, bo spójrzmy teraz w ogóle, no tak, jesteśmy w trzeciej części mapy. Sanktuarium w Kim, tutaj jest grób wiernego przyjaciela, na którym można zagrać jak to lament burzy, tak? Dobrze. Tutaj mamy zadanie główne, płatnerka. Okej, można wszystko działać. Można działać, sobie podziałamy. Fajnie, coś się udało zrobić. No, tak jak Jin powiedział. Shimura jest zbyt szablonowy, zbyt przewidywalny. I Han, jak sobie popatrzył, pomyślał, jak Shimurę pokonać, to może to bez problemu zrobić. A tu trzeba improwizować. Improwizować i no niestety nie zawsze postępować honorowo. Szkoda kunia. Tak przy okazji, no nie. Trochę mi się zrobiło rzewnie, jak kuń umierał i skojarzyła mi się ta scenka z tym. Z Red Dead Redemption 2. Tam też Arthur Morgan pożegnał się z kuniem. Szkoda zwierzaków, bo zwierzaki zawsze nam wiernie służą. Raz, że tak są wychowane, a dwa, że no po prostu one są po prostu wierne, no nie? Także czasami robi się ciężko na sercu. No ale nic to. W następnym odcinku dalej będziemy walczyli, bo jeszcze mamy sporo do roboty, sporo mapy do odkrycia, sporo rzeczy do zrobienia. Więc będziemy coś działali. Oczywiście na kolejne odcinki zapraszam. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.